Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Wiele osób, szczególnie z Konfederacji, ma pretensje do Grzegorza Brauna za to, co zrobił, że to ugodziło w polityczne interesy Konfederacji. W jednym z programów sam się nad tym zastanawiałem. Zastanawiałem się, dlaczego Braun nie skonsultował się wcześniej z władzami Konfederacji, a kiedy te by odmówiły, dlaczego nie wystąpił wcześniej z klubu parlamentarnego Konfederacji, żeby działać całkowicie na swoją odpowiedzialność. No ale z wypowiedzi Brauna w internecie dowiedziałem się, że on we wcześniejszych latach jakoś nie zauważał tych świec chanukowych i tego, kto je zapala. Jakby był zajęty czym innym w tym dniach, gdzie miało to miejsce, jakoś nie był w Sejmie i tutaj nagle wyszedł z sali sejmowej, zobaczył te świece chanukowe, zobaczył, że to jest habat Lubawicz. Bardzo dużo tych osób z Chabadu tam było, świecznik bardzo wysoki, złapał za pierwszą z brzegu gaśnicę, okazało się, że to jest proszkowa, jak mówił, zniszczył sobie tym całkowicie garnitur, wolałby pianową. No i użył tej gaśnicy, prawda? Była to akcja spontaniczna, niezaplanowana. No i teraz dlaczego tak ostro Braun zareagował? Wiele osób, nawet takich prawicowych czy tradycyjnych, jakby uznało to działanie za wielokrotnie nadmierne. Natomiast, żeby zrozumieć tutaj całą tą sytuację, to trzeba by wiedzieć dokładnie, co to jest Chabad Lubawicz, prawda? Bo jest to organizacja kabalistyczna, potężna, mająca olbrzymie wpływy polityczne w całym świecie, mająca olbrzymi majątek w całym świecie, również w Polsce, i wpływy gospodarcze i finansowe. No niech przykładem będzie Kołomojski na Ukrainie, który należy do Chabadu, czy Kushner w Stanach Zjednoczonych, mąż Iwanki Trump, bardzo bogaty człowiek i należy do Chabadu, i to działa w taki fanatyczny sposób, prawda? Bo już na studiach w Oksfordzie, nie w Oksfordzie, na studiach w Stanach mieszkał w domu Chabadu i później wciąż utrzymywał kontakt z domem Chabadu, a kiedy się przeprowadzali do Waszyngtonu, to kupił dom blisko domu Chabadu. I żeby zrozumieć ten Chabad Lubawicz, trzeba by wrócić się do samego początku. Na początku w XVII wieku pojawił się taki ruch sabaistyczny, który był kabalistycznym ruchem przenikającym w judaizm, no bo wcześniej wspólnoty judaistyczne usuwały kabalistów no, w sposób zdecydowany i nie mieli oni wstępu do tych gmin żydowskich. I tutaj zaczął się ten ruch sabaistyczny. Z niego wyłonił się w XVIII wieku ruch hasycki i ten ruch rozbijał się głównie w Polsce, w Niemczech i na terenie Rosji. I cechą charakterystyczną hasydów było to, że oni się zachowywali dokładnie jak odnowa w Duchu Świętym, to znaczy nieśli jakąś odnowę, pokazywali, że w sposób bardzo ścisły przestrzegają wskazań Talmudu, ujawniali się jako bardzo religijni, pobożni ludzie, dużo postów i tak dalej, dużo modlitwy. Wprowadzali niekonwencjonalne sposoby
odprawiania różnych uroczystości judaistycznych byli takim bardzo żywym ruchem pełnym młodych ludzi. No i szły za tym jak wodnowie cuda, uzdrowienia, jakieś mówienie językami, jakieś tańce sakralne, prawda, pod wpływem, no nie wiadomo czyim. No i ten ruch hasydzki przybrał różne bardzo formy, różne były tam organizacje, wspólnoty. Pojawili się cadycy, to tutaj ja mieszkam na Stegnach w Warszawie, to najbliższy cadyk tutaj był 30 kilometrów stąd. I pojawiła się taka wspólnota hasycka w miejscowości Lubawicze w Rosji i tam zaczęła się gwałtownie rozwijać. Na jej czele stanął ktoś, kto w Wikipedii figuruje jako Józef Izak Schnerson. To Józef to angielskie określenie, angielskie imię. Ono się pojawiło dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej był Józef. I funkcjonowała ta wspólnota tam 30 lat, czyli tak mniej więcej od 1900 do 1930 roku. I co tam się dokładnie działo, to chciałem powiedzieć, nie wie nikt, ale no ktoś wie, ale ja nie wiem. Da bardzo trudno dotrzeć w ogóle do jakichkolwiek informacji na temat Chabad Lubawitsch. I w każdym razie w ciągu tych 30 lat, tak, z jednej strony ten przywódca, Rebbe, był wielokrotnie więziony przez władze carskie i władze komunistyczne. Za co? Nie wiadomo. I mówią chabatnicy oczywiście, że to były prześladowania religijne. I wtedy powstała potęga finansowa, polityczna, olbrzymie wpływy, wpływy, które były wpływami na całym świecie. Jak to było możliwe, prawda? Nie było telefonów, nie było internetu. I siedzieli sobie w jakimś takim małym miasteczku w środku stepów, a mieli kontakty i wpływy we władzach Stanów Zjednoczonych, we władzach Niemiec i w różnych innych krajach, najmniej w Rosji, co ciekawe, prawda? No i w 1930 roku Schnerson i Józef Izak podjął decyzję o przeniesieniu całej wspólnoty do Warszawy. No i tutaj sobie spokojnie funkcjonowali i dostatnio. Określało się to, że Schnerson żył ze swoim dworem. No i zaczęła się II wojna światowa i otoczenie Schnersona zaczęło mówić, że no, trzeba się ewakuować. Ale on mówił, nie, po co, będzie dobrze, będzie dobrze. I ocknął się w momencie, kiedy Niemcy zaczęli tworzyć getto w Warszawie. No i wszyscy go naciskali, no więc uruchomił swoje kontakty. No i jak uruchomił swoje kontakty, to zaczął się wielki ruch w Stanach Zjednoczonych, na samej górze, wśród tych różnych kongresmenów. I efekt był taki, że wydano całemu dworowi paszporty dyplomatyczne amerykańskie. Z tym, że to by niewiele im pomogło, bo Niemcy, no wiadomo, nie musieli tego brać pod uwagę i cackać się jak z jajkiem. Ale wydarzyło się coś dziwnego. Zaraz wyjaśnię, dlaczego to się wydarzyło. To znaczy, pewnego dnia dwór spakował bagaże i ruszył ulicami Warszawy w tych żydowskich strojach z brodami, pejsami, kapeluszach. Widać było ze 200 metrów, że to idą Żydzi, a tu już było getto.
Prawda? I oni sobie doszli do dworca, wsiedli w pociąg i nie zatrzymywani przez nikogo, dojechali do Berlina. Stamtąd zostali przetransportowani na Łotwę. Znaczy, z tego, co udało mi się uzyskać informacji, to statkiem. Prawda? Czyli z Berlina musieli być przetransportowani gdzieś na wybrzeże i stamtąd statkiem na Łotwę. No i później z Łotwy zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych, gdzie już czekał na Schnersona, czekali zwolennicy, wyznawcy, pałac taki, że mógł on tam zamieszkać i cały dwór mógł zamieszkać. No i teraz po jakimś czasie się okazało, po jakimś czasie, to znaczy po 10-20 latach, że cała akcja była możliwa do przeprowadzenia dzięki Canalisowi. Canalis był szefem wywiadu i kontrwywiadu III Rzeszy, bliskim współpracownikiem Hitlera. No i teraz pytanie, dlaczego Canalis otoczył taką opieką Chabad-Lubawicz i ryzykując życiem, bo gdyby Hitler się dowiedział, no to by szału dostał i Canalisa i całą jego rodzinę by wytłukł. I jest taki historyk kanadyjski, on się nazywa Henry Makov, autor wielu książek o masonerii. I on w jednej z tych książek posiłkuje się swoją książką Masoneria Polska 2018, bo ona w połowie jest o Chabadzie. I w jednej ze swoich książek napisał, że Canalis był masonem kabalistą. I tam przytoczył jakieś dowody. Ja tej książki nie widziałem, ja tylko zaglądałem na stronę internetową Makowa i tam podczytywałem różne jego artykuły. No i później Chabad-Lubawicz wiele, wiele lat później chciał, żeby Canalis został tym sprawiedliwym wśród narodów świata i złożyli taki wniosek i ci w Izraelu szału dostali, odmówili, bo powiedzieli, że no, jak był tak wysoko postawiony w hitlerowskiej Rzeszy, to odpowiada za Holokaust. No i oni funkcjonowali sobie w tych Stanach Zjednoczonych, funkcjonowali na tej zasadzie, że organizacja się szalenie rozwijała i ilościowo, finansowo i we wpływach politycznych. I najbliższym współpracownikiem Schnersona, Józefa Izaka, był niejaki Menachem Mendel Schnerson. Nazwisko to samo, ale zero pokrewieństwa. To tak bywa, to tak jak jest dużo w Chabad-Lubawicz teraz stamblerów i ci stamblerowie są w Polsce w dużych ilościach, na Ukrainie w dużych ilościach i niektórzy z nich są ze sobą spokrewnieni, inni nie. I ten Mendel Schnerson stał się w wieku 21 lat, czyli jeszcze w Rosji, w 1923 roku współpracownikiem Schnersona, znaczy takim sekretarzem, ożenił się w 1928 z jego córką Hają Muszką. I co ciekawe, oni opuścili Rosję i pojechali do Berlina, gdzie mieszkali do 1933 roku. Jak tam się zaczęło robić gorąco, to się przenieśli do Paryża. Jak tam się zaczęło robić gorąco, to się przenieśli do Nowego Jorku. I Schnerson, ten pierwszy Schnerson, w 1950 roku ogłosił, że jest Mesjaszem. No to zobaczmy z naszego katolickiego punktu widzenia. Mesjasz, który głosi kabałę, który głosi panteizm, który głosi reinkarnację, który
który głosi okultyzm, używa magii. No to co to jest za Mesjasz? To znaczy w języku katolickim to się nazywa antychryst, prawda? Ale to było przed samą jego śmiercią i on ogłosił jako ten Mesjasz, że jego następcą będzie ten Menachem Mendel Schneerson. I został tym następcą, czyli został wielkim Rebbe Chabadu. Potwierdził oficjalnie, że jego poprzednik był Mesjaszem. I najpierw mówił, że z nim rozmawia codziennie, a później zaczął mówić, że są jedną osobą, prawda? Czyli że on zachował jakby swoją duszę, a tamten w procesie reinkarnacji wcielił się w jego ciało. To jest oddzielny problem, to co oni opowiadają o tej reinkarnacji, prawda? Bo na przykład ci z Chabadu, którzy przyjechali do Polski, to oni twierdzili, że Polska jest ważnym terenem dla Chabadu, ponieważ tutaj zginęło miliony Żydów i w efekcie tego procesu dusze żydowskie, które wyszły z ciał, nie mogły wejść w żydowskie ciała inne, bo ich brakowało, żywych. No i w ten sposób zaczęły te dusze wchodzić w ciała rodzących się Polaków i w Polsce są miliony Żydów, którzy nie wiedzą o tym, że są Żydami, bo wydaje im się, że są Polakami. I należy w tych Polakach obudzić Żydów, żeby no, ta żydowska dusza normalnie funkcjonowała. Żydowska, znaczy kabalistyczna, chabadowa. I no, jeden wypadek już się zdarzył, bo jeden Polak się zgłosił do nich i powiedział, że on jest Żydem, sprawdzili go do piątego pokolenia, nie było tam żadnych śladów. Ale uznali, że ma żydowską duszę i w tej chwili jest naczelnym rabinem Łodzi, prawda? No w każdym razie ten drugi Schneerson, prawda? Czyli Menachem Mendel, przed śmiercią w 1994 nie ogłosił swojego następcy, a tam była taka tradycja, prawda, że poprzedni rebe ogłasza następnego rebe. No i wszyscy wyznawcy kabały, znaczy Chabadu, doszli do wniosku, że to on wróci. Prawda? Czyli znaczy tak stało się to takie dosyć niejasne, nielogiczne, ale to się nie należy dziwić w panteizmie, w kabale logiki nie ma, no bo pytanie, który będzie Mesjaszem? No bo ostatni rebe to było dwóch, prawda? Więc, no ale w każdym razie już żadnego nowego rebe nie będzie, czyli niedługo wróci Mesjasz i niedługo wróci jako Mesjasz, już nie jako Schneerson, tylko jako Mesjasz. I ten drugi Schneerson, ten Mendel, Menachem Mendel, on rozpoczął szczególnie aktywną działalność i stał się bardzo ważną postacią w Stanach Zjednoczonych. Na liście jego gości, osób, które się z nim konsultowały, był John Kennedy, Robert Kennedy, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Rudy Giuliano, ten burmistrz Nowego Jorku w latach 1994-2001, a później bliski współpracownik Trumpa. David Dinkins, burmistrz Nowego Jorku w latach 90-93, członek masońskiej organizacji CFR, Joe Lieberman, bardzo wpływowy polityk Partii Demokratycznej. I ten drugi Schneerson ogłosił rok 1977 rokiem edukacji i wezwał Kongres Stanów Zjednoczonych do tego, żeby on ogłosił to samo. No i Kongres ogłosił rok 1978 rokiem edukacji, a prezydent
Carter ogłosił, że dniem edukacji będzie dzień 18 kwietnia, przez przypadek dzień urodzin Schnersona. I to właśnie ten drugi Schnerson, ten Menachem, zaczął zakładać wszędzie Chabad House, czyli we wszystkich wyższych uczelniach praktycznie w Stanach Zjednoczonych były Chabad House'y, czyli taki wielki dom, w którym mieszkał rabin Chabadu, w którym były nauki, modlitwy i tak dalej, i tak dalej, w którym studenci z Chabadu mieszkali, odżywiali się, uczyli się i cały czas byli pod kontrolą rabina i cały czas szkoleni przez rabina. Tak jak mówiłem, to dotykało też Kushnera, męża Iwanki Trump. I te centra Chabadu, te Chabad House, no to była taka wylęgarnia takich liderów Chabadu, prawda, wierzących głęboko, znaczy można powiedzieć fanatyków, no, że to było na najlepszych, dobrze mówiłem, że Kushner, bo się później wycofałem, że Kushner studiował na Harvardzie i tam mieszkał w Chabad House. I później jak się zetknął z Iwanką Trump, no to ona przeszła, bo media piszą, że ona przeszła na judaizm, ale ona nie przeszła na judaizm, ona przeszła na Chabad. I ciekawe, że oni się stali w Białym Domu najbliższymi współpracownikami Trumpa i później mówiono, że paraliżowali Biały Dom, prawda? I robili różne rzeczy, które uniemożliwiały Trumpowi podejmowanie istotnych działań, czy blokowali informacje, żeby nie docierały do Trumpa, albo blokowały ludzi, żeby nie docierali do Trumpa, takich, którzy według Chabadu no, nie powinni się z Trumpem kontaktować. Kushner wciąż co roku dawał setki tysięcy dolarów na Chabad. Między innymi dał 150 tysięcy dolarów dla Chabad House Harvard. No skąd Kushner miał pieniądze? Znaczy był od dziecka w Chabadzie i być może to decydowało, że no, biznesowo rozwijał się niesamowicie. I między innymi wspierał go pod każdym możliwym względem, również finansowo, George Soros. I George Soros mu pożyczył na bardzo korzystnych warunkach 250 milionów dolarów, dzięki czemu on mógł wskoczyć na inną półkę biznesową i zarobić drugie 250 milionów dolarów. I ciekawostką jest, że w 2007 ta firma Kushnera zbudowała swoją siedzibę, olbrzymi wieżowiec w Nowym Jorku. I ciekawy jest adres i nazwa tego wieżowca, bo adres był 666 Fifth Avenue i firma nosiła taką nazwę, 666 Fifth Avenue. Nie muszę Państwu tłumaczyć, co to jest 666, znaczy o co chodzi z tym 666. I teraz, jakbyśmy weszli bardziej szczegółowo w te oddziaływanie Chabadu, jego powiązania z masonerią, z polityką, z gospodarką w Stanach Zjednoczonych, no to włosy na głowie by nam zaczęły stawać dęba, ale tutaj trzeba by jeszcze omówić, i dzisiaj nie omówię, wpływy Chabadu w Izraelu, na Ukrainie, w Rosji, w Polsce. Pytanie jest, dlaczego Lech Kaczyński w zasadzie zaczął swoje prezydenckie urzędowanie od sprowadzenia Chabadu do pałacu, a nie wiadomo, czy nie sprowadzi, czy to nie on sprowadził go do Polski. Dlaczego Chabadu, a nie jakiejś gminy żydowskiej, najbliższej, judaistycznej, tradycyjnej
czy jakiejś organizacji z Izraela, prawda? Znaczy, no, różnie to można tłumaczyć, ale jeżeli przyjmiemy, że Lech Kaczyński myślał politycznie, no to wybrał grupę o największych wpływach i z nią się związał, prawda? To znaczy, jeden daje to, drugi daje tamto, prawda? I otwarte są drzwi dla PiS-u w różnych miejscach na całym świecie. I ten chabat, to tylko otworzę jeden wątek, ten chabat Lubawicz, który przyszedł do Polski, czyli praktycznie rodzina Stamblerów z otoczeniem, prawda? Bo na przykład rodzina żony Stamblera, no to już w 2018, znaczy wcześniej dużo, ale w 2018 to ja zacząłem to badać, to już mieli kilkadziesiąt firm w Polsce, głównie firmy związane z budownictwem czy z obrotem kamienicami, prawda? Czyli oni nabyli olbrzymią ilość ziemi w Warszawie, nie tylko w Warszawie, bo na przykład w Kołobrzegu. Znaczy sanatorium jedno przejęli w Kołobrzegu. Natomiast olbrzymią ilość ziemi w Warszawie, między innymi w Wilanowie, wiele kamienic w Warszawie, pobudowali wiele domów i osiedli w Warszawie, prawda? Pieniądze niesamowite. A Stamblerowie, no, wychowali się w ośrodku Chabad, gdzieś na wsi izraelskiej, prawda? I tam siedzieli, no, całymi latami, aż nagle się zjawili w Polsce. Więc pytanie, skąd te pieniądze, skąd te wpływy u takich prostych chłopaków z izraelskiej wsi, prawda? Także pytanie o to, jakie siły stoją za tym chabadem, no to można odpowiedzieć, że ta najbardziej okultystyczna masoneria i nie tylko okultystyczna i oczywiście demony. No, Brown miał prawo się przestraszyć i miał prawo się oburzyć. Dziękuję bardzo.